Proszę miłego Państwa, ponownie witam się serdecznie z YouTube'em i pozdrawiam oczywiście szanownych widzów na streamie. Rzucimy sobie okiem na przegląd filmów i seriali. Pojawią się tu rzeczy, których w newsach nie mogę pokazywać, bo to mi blokuje newsy, natomiast tutaj już jestem przyzwyczajony, że te przeglądy i tak są zablokowane. Mam nadzieję, że wszystkie te filmy uda się Wam pokazać. Jeżeli mi tam zdemonetyzują, to nie szkodzi. No nie będę na to zwracał uwagi, zależy mi na tym, żebyście obejrzeli to wszystko razem ze mną. Więc dzisiaj do pokazania mam, proszę Państwa, rzeczy następujące. The Kingsman, to jest trzecia część, zdaje się, filmu. Foundation, to jest coś, o czym mówiłem w niedawnym newsie. Greyhound, to łodzi podwodnej, albo w zasadzie o statku, który polował na łodzie podwodne. The Broken Hearts Gallery, Hamilton, The Nest oraz Bill and Ted, Face the Music. Gotowi Państwo? Mam nadzieję, że tak. Bowiem lecimy. The King's Man, proszę miłego państwa. To chyba jest taki... To jest historia, która rozpoczęła tą całą opowieść o King's Man. Ja lubię ten film, muszę przyznać. Jest taki z przymrużeniem oka trochę. I zdarzają się tam rzeczy zabawne, które są do zaakceptowania i nie odbierają jakiejś tam trochę powagi scenom akcji. Ja w ogóle lubię słuchać, znaczy oglądać filmy i seriale o jakichś takich super szpiegach. Ej, bo to jest zawsze takie poruszające do pewnego stopnia. No oczywiście, że to jest takie dziecinne, także, ale... Nie powinno nam to przeszkadzać. A to jest Rasputin chyba. Rasputin, your reputation precedes you. Trochę mi się przypomina taki film Liga Ekstraordynarnych Dżentelmenów, który bardzo mi się podobał, ale też nie był wybitny, ale podobał mi się. Podobał mi się głównie dlatego, że tam Sean Connery grał. Zresztą w ogóle ta muzyka, która tutaj War isn't good for absolutely nothing, to jest tak, to była odpowiedź na wojnę w Wietnamie tak naprawdę, więc... Ale okej, Foundation. Opowiadałem o tym, opowiem Państwu tylko tak na szybko, jeżeli ktoś nie oglądał mojego materiału. To jest na podstawie powieści Isaaca Asimowa, powieści, na którą się składa wiele książek, właściwie to trzeba by powiedzieć kilku powieści. To jest o takiej instytucji naukowej, której zadaniem jest przede wszystkim rozwijanie ludzkości i dbanie o jej bezpieczeństwo. Cała opowieść dzieje się na przestrzeni wielu, wielu lat, chyba tysiącleci nawet. Problem polega na tym, z mojej perspektywy, że to jest jedyna książka Asimowa, której nie przeczytałem. Znaczy jedyny zbiór powieści. Nazwijmy to zbiorem powieści. Którego nie przeczytałem, z jakiegoś powodu nie jestem w stanie tego się przez to przebić. To powtarzam, mówię to z pewnym wstydem, ponieważ no, to jest niezwykle wartościowe, bardzo, bardzo wysoko oceniane. Ale proza Asimowa fantastycznie nadaje się do filmów i do seriali, podobnie jak zresztą Philipa Dicka. Philip Dick to też jest pisarz science fiction, jest niezwykle trudny do czytania, natomiast fantastyczne są filmy realizowane na podstawie tego, co napisał. Podobnym pisarzem jest także Clifford Simak. To też jest taka bardzo, bardzo angażująca i bardzo wymagająca science fiction. Więc cieszę się, że ktoś robi fundację. Być może wreszcie poznam tę historię. Ale to jest niewątpliwie opowieść, która powinna się składać na wiele, wiele sezonów. I przede wszystkim to jest science fiction takich wysokich lotów, które lubię. Które jest wymagające i
przez to może być niezwykle, niezwykle ciekawe. Mówiłem o tym, że ostatnio kupiłem sobie nawet audiobooka Fundację, ale jakoś, no nie wiem, nie wiem. Czytałem książkę będąc bardzo młodym, to mnie usprawiedliwia trochę. Może powinienem znowu wrócić po prostu do książki. Zobaczymy. Zatem Fundacja. Foundation. Zresztą nie jestem do końca pewny, czy Foundation po angielsku znaczy to samo, co Fundacja w języku polskim. Brzmią podobnie. To na Apple TV to. Wspomniałem o Asimowie, o Filipie i Cliffordzie Simaku. Clifford Simak. Simak pisane przez S. Greyhound. To jest z Tomem Hanksem. Opowieść. Też lubię filmy o II wojnie światowej. W ogóle zawsze fascynowały mnie opowieści, ale bardziej z perspektywy łodzi podwodnej, bo to jest takie klaustrofobiczne i takie poczucie bezpieczeństwa i presji nieustające. Tutaj będziemy mieli opowieść z perspektywy bardziej statku ścigającego łodzie podwodne. To jest zupełnie inna historia, ale tam też musi być to poczucie zagrożenia, nie? Bo teoretycznie łódź podwodna jest schowana. Szukanie jej, polowanie na nią. Może nie być taki problem. Tam gra ta aktorka z tego, z Powrotu do przyszłości. Tak. No i Tom Hanks oczywiście. Czy to jest o pierwszej wojnie światowej? Nie wydaje mi się, żeby to było o pierwszej wojnie światowej. Nie przypominam sobie łodzi podwodnej podczas pierwszej wojny światowej. To byłoby zaskakujące dla mnie. Ale kto wie, kto wie. Z Tomem Hanksem filmy się oglądają, nie? Ja nie wiem, czy on się... On chyba osiągnął 50 lat i się nie starzeje od tego momentu. Łodzie podwodne były już podczas wojny secesyjnej. No widzicie, ja się nie znam tak bardzo. Znaczy, nie przypominam sobie... Nie sądzę, żeby pierwsza wojna światowa tak się... toczyła się w ten sposób. Ale okej. Zakładam, że nie było walk. Nie było walk takich podwodnych w czasie pierwszej wojny światowej. No nie muszę się znać na wszystkim. Wydawało mi się, że podczas pierwszej wojny światowej łodzie podwodne nie były wykorzystywane pierwszej, ale może były, nie wiem. Nie łodzie, tylko okręty. Tak, przepraszam, oczywiście. Okręty podwodne, tak jak nie motor, tylko motocykl. Musimy się trzymać tej... The Broken Hearts. Oj, to jakieś romantyczne trochę. To jest film dla prawdziwych mężczyzn. Może nie do końca. To dla prawdziwych mężczyzn. Pani powiedziała, że jej wibrator na pewno jej nie złamie serca. Hello? I'm sorry. No, I'll cancel. You're not Adolfo? Who are you? My name is Nick. Okay. Good night. Thanks. You can't have a good relationship because you're constantly mourning the old one. You keep something from every relationship. At least get rid of the ex memorabilia. Lucy. Adolfo, Nick! You just magically show up everywhere. Are you my stalker? You just hit her? No! Oh my God. The car was just pre-game. Producentem jest Selena Gomez. Ale nie gra tutaj, z tego co widzę. Proszę Państwa, takie opowieści, ja też tak patrzę i mówię, o, to chyba nie w moim stylu, ale...
Ale to są takie miłe historie, proszę Państwa. Proszę ich nie odrzucać tylko dlatego, że bohaterowie nie są konwencjonalni albo dziewczęca historia. My musimy także naszą kobiecą część naszej natury, my mężczyźni, także musimy od czasu do czasu, nie wiem, potraktować jako coś wartościowego. No każdy z nas ma w sobie trochę. Nie możemy być tylko samcami alfa cały czas, okej? Wygląda jak film Netflixa. To prawda, tak, troszkę wygląda. A może to jest właśnie jakiś taki gdzieś tam. No to kinowy jest. To chyba się nie uda jakoś w kinach wybitnie, tak myślę, ale kto wie. Hamilton na Disney Plus, proszę Państwa. Już nie mogę się doczekać, jak Disney Plus do Polski wejdzie, bo czeka na mnie ten Star Wars Mandalorian. Boże, oddawajcie mi go. Czy to jest musical? Czy to jest film o musicalu? I to, proszę Państwa, też nie należy odrzucać. Ja wiem, że jesteście młodzi, że lubicie akcje. Ale czasami takie rzeczy są wartościowe i ciekawe. Tego typu spektakle czasami potrafią poruszyć nie tylko treścią, ale także jakością wykonania. Nie oglądałem Mandaloriana. Ja Mandaloriana oglądam tylko, jak już będę mógł legalnie. Więc czekam cierpliwie. Może jak się doczekam, to od razu będzie drugi sezon. The Nest nazywa się ten film, nic o nim nie wiem. Rzućmy okiem na niego zatem. Ładne zdjęcia. Ładne kadry. I think we need to move. What are you talking about? I thought things were great. Things are dried up here. Wygląda bardzo zwyczajnie, nie? This will be our fourth move in 10 years. Backwards. But money's fine, right? Yeah. Right? Yeah. No i chyba niedobrze jest z kasą. O nie mówcie, że jakiś horror. No, Judy Law trochę ma za kola, ale to mu nie szkodzi chyba, tak mi się wydaje. I nie widzę żadnych przeszczepów tam, więc radzi sobie jakoś z kompleksami wynikającymi z łysienia. You're embarrassing. And you're exhausting. I paid our rent. I paid for Ben's school. I bought you a car. I bought you a horse. No to też są, też zawsze próbuje się doszukać. To są zawsze ciekawe rzeczy. W sensie takim pewnie. No nie strzelają się, nie będę tego bronił. Ja tam lubię, jak się strzelają. Filmy o problemach finansowych. Rany boskie. Bardzo dramatyczne, proszę Państwa. Zobaczymy, co jeszcze przed nami. Ja jestem łysy od 14 roku życia. No i bardzo dobrze. Znaczy, niedobrze, ale pewnie sobie z tym radzisz. No. Bill and Ted Face the Musical. To dzisiaj taki mamy... Taka nietypowa konwencja tych trailerów. Pewnie niedużo rzeczy się pojawia. Ja też mówiłem o tym w niedawnych newsach, że powoli kina się zaczynają otwierać, ale nie wiadomo, czy dojdzie do tego otwarcia, zważywszy na... What the fuck? Keanu Reeves, bez brody i... To jest... Podbródek go zdradza. O Jezu, przecież ja pamiętam ten film. O, matko jedyna, przecież to jest stary film. To jest... O! To są stonerzy starzy. To trzeba obejrzeć zdecydowanie. Nie, to nie jest remake, to jest po prostu kolejna część. Bill and Ted. No way.
Właśnie, o, Keanu Reeves dużo lepiej wygląda z brodą, nie? Niezłe kostiumy swoją drogą, widzieliście? Jakie wypakowane kostiumy? Kurde. Jestem pod ogromnym wrażeniem tych kostiumów tam. O, rety. O nie, kończy mi się bateria w słuchawkach. Ojcowie się nazywa to dzieło. That's. No to ciekawe, to może być dla mnie interesujące. Ja pierdzielę. Ja to wiem z własnego doświadczenia, że to, co widać na zewnątrz w byciu ojcem, a to, co jest w środku w byciu ojcem, to są czasami zupełnie inne historie. I ja zawsze protestuję przeciwko takim na zewnątrz widocznym pokazom doskonałego ojcostwa. Bo na obrazku każdy może wyglądać dobrze. To nie znaczy, że ja tylko na obrazku wyglądam, bo ja też jestem cudownym i doskonałym ojcem, ale... Ale to mogą być ciekawe historie, tak czy inaczej. Tylko bardziej wolałbym te historie, wiecie, usłyszeć z perspektywy dzieci. Dzieci do pewnego wieku są jak pies. W sensie, zawsze darzą cię ciepłymi uczuciami, nieważne jak dobrym albo jak złym jesteś ojcem. Trzeba by zapytać dorosłych synów i dorosłe córki, co myślą o swoich rodzicach. A tak czy inaczej, to może być ciekawa historia. Your body is changing. Oh my god, dad! Czy to może być zabawne? No to jest tak. To dopóki się nie ma dziecka, to się nie rozumie właściwie, o co w życiu chodzi. Ja wiem, że to brzmi tak jak wyświechtany frazes strasznie. Ale jest to zmienia totalnie perspektywę. I to nie, że nagle stajemy się jacyś lepsi dużo, tylko zaczynamy łapać, o co chodzi. Nawet ci, którzy porzucają swoje rodziny i porzucają dzieci, robią to dlatego, że wreszcie zrozumieli, nie? I nie chcą jeszcze kończyć swojego życia. I nie, żebym ich bronił, nie? To są straszne chuje, ale wreszcie zrozumieli i to ich dobiło. Okej, boomer. Pozdrawiamy YouTube, pozdrawiamy.